Cześć, siemanko, witajcie, jestem z tej strony Krzysztof. Mamy dzisiaj 19 maja i będziemy sobie pryskać kukurydzę na chwasty. Zostało mi ostatnie 5 hektarów, 20 wcześniej zdążyłem już opryskać. Z racji tego, że ta była dosyć najbardziej czysta, zostawiłem ją na koniec. Odmiana kukurydzy Walterino. Zobaczycie mniej więcej, jak ona wygląda na ten dzień. Nie wiem, kiedy Kacper wrzuci ten film. Na dzień dzisiejszy z Bronkiem, z chłopakami jest na Open Farm. Ja niestety nie pojechałem, gdyż nie mam czasu. Siano kiszonki do cięcia i właśnie kukurydza. Jeszcze zabieg T2 mnie czeka w pszenicy połączony z opryskiem na skrzypionkę, która w naszych regionach troszeczkę się wylęgła. Tutaj przy siewie nawozów rozsypał mi się mocznik. Porozrzucałem go szufeleczką, ale jak widzicie, co to znaczy mocny nawóz, wypalił. Niestety. Chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie chciałem Wam pokazać obrotomierz w 60, który zakupiłem kilka, o, powiedzmy miesiąc temu. Ma 63 motogodziny. Oczywiście chińszczyzna, dziadostwo. Coraz więcej części jest produkowane w Chinach na zamówienie do naszej kochanej 60. I zobaczcie, jak też oni produkują zegary. Słyszycie, ciągnik chodzi na najmniejszych obrotach. A tu proszę! 2800! Kurwa! I goście Chińczycy znają się na produkcji zegarów jak kurwa na poezji. No ale... miejmy nadzieję, że wymienimy, zobaczymy, jaki nam się znów trafi. A my sobie startujemy. Troszkę jest wiaterek dzisiaj, ale z racji, że jest cała pracy, kukurydza już naprawdę rośnie dość szybko, więc nie będziemy już czekać. Więcej chwastów chyba nie skiełkuje. Są porywy wiatru, bo zależy od danej chwili, ale nie jest aż na tyle mocno. Trochę tych chwastów, jak widzicie, też tutaj wyszło. Najwyższy czas. Kukurydza, kukurydza. Wydaje mi się, że jest dość ładna. Gdzie nie gdzie, widzę, pokazuje troszeczkę braki fosforu. Pewnie przydałoby się wywapnować, ale ona tutaj pójdzie, zobaczycie, jak będzie rosła. Naprawdę jest na tym polu zawsze bardzo fajna. Jakaś pastnica powybijała już. Padło tego deszczu ostatnio u nas sporo. Przekonany jestem, że nigdzie nie ulgnę. 650 litrów wody plus wagę opryskiwacza mamy tonę, więc to 60 ma co robić. Mam nadzieję, że chłopaki fajnie się bawią na Open Farm. Pozdrawiam wszystkich, którzy wystawę odwiedzili. Tak jak powiedziałem, ja niestety nie mam czasu. Gdyby pryskałby dwóch, na pewno byłoby łatwiej. Ktoś by odliczał retninę. A tak muszę robić to sam. Yeti miał się dzisiaj pojawić. Oczywiście gdzieś błądził. Bo gdzieś to zapewne przy sklepie. Jakiś deszcz. Ale udało się z opresji umknąć.
zapalaczem z GPS-em, ponieważ jest to, są różne skosy, a tak to jako GPS muszę robić ja, jakby sam sobie rozłączał elegancko. Na 19 maja wydaje mi się, że naprawdę jest ładna ta kukurydza. Nie jest też szczególnie brudna, a teraz te chwastów to pójdzie. I liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tysiące troszeczkę, o pięknie, 3500 obrotów, to tylko w Chinach jest możliwe. 6000 niestety gorzej wszystko słychać. Jak ciepło, jak w Solaris. I hektary ubywają. I znowu GPS nas łączy.
80 metrów. Zobaczcie, jak ta kukurydza wygląda. Wydaje mi się, że na dzień 19 maja jest bardzo fajnie. Kiedyś przy ogrodnikach ona była taka. Ma raz, dwa, trzy, cztery liście. Piąty już wychodzi. Praktycznie środki, większość środków jest do 5-6 liścia, więc uważam, że jest to akurat taki optymalny termin do pryskania. No poszła opona w chuj. Jesteśmy z kolegami, dzisiaj będziemy wymieniać opony. Będę się starał Wam nakręcić, jak to wygląda na zmianie opony w zakładzie wulkanizacyjnym. Czekamy właśnie, Małgosiu nową oponę nam dowieść. No i ładnie to ładnie wygląda, nic tutaj nie ma. Zobaczcie, jakie są protektory, no są zajebiste, nie ma to już zajebiste, no ale co niestety. Możesz rękę tutaj włożyć, dziura także samo gdzieś pękło. Niestety nie miałem kamery ze sobą wtedy, kiedy pryskałem, bo tytuł na pewno filmy były poszła opona w chuj. No ale przynajmniej możemy postarać się pokazać Wam, że protektor fajny, jednak lata robią swoje, tak? 60-tka nie jeżdżona po asfalcie, nie zdarła protektorów, ale pokazała guma, co potrafi. To jest Mitas Barum, to jest, tak? Dzisiaj będziemy wymieniać na drugą, zobaczymy, jak się uda nam fajnie ogarnąć. Czekamy, tutaj facet ma dowieść oponę. Jaki CPN sobie, a kurwa 24, Alan tutaj napierdala. Wyje, nie wiem, czy to na wróble, czy to na nas, nie wiadomo na kogo. Ściągamy, ściągamy! Oj, szwagier, szwagier! Na YouTubie będziesz, Tadziu. Powoli, toczy się ostrożnie. Madzia z Mateuszem się pytałem, czy Karolinę przyjadłeś. To kiedy już z nimi nie przyjadę, nie? Nie, żartuję, no. Za tydzień się spotkają. Tak, no, tak? Właśnie. Jeszcze od osobie będę kręcił Was, jak patacie. To Ty co, zdjęcia na wczasie wysłałeś? Tak. Na majówkę? Kurwa, tak to jeździa. Młode jeżdżą, a stary zapierdala. Tadziu, bo to jest tak. Świat należy... Grzesiu, świat należy do młodzieży. Stary robi, młody leży. I kręcimy, jak się będzie zmieniało. Tu jest nowa, jak widzicie. I kręci się ładnie koło 60. Koło autobusu kręcą się, kręcą się. U mnie to tu. No ale zobacz, no tutaj, no przecież od spodu to ja nie widziałem, czy to o miedzy, nie wiem, bo co, ale przecież taki protektor, fakt, mają 16 lat, ale zobacz. Ale mówię Ci, no jaki jest ten... tu nie pierdolną, wtedy nie miałem tu czasu, ja, jedno koło, nie miałem kamery z sobą. Wiesz, Grzesiu, jak poszło w kuczą, nie chodzi już ze 3 lata w kuczu. Ja wziąłem w tamtym roku obydwa, ciągnące koło, ja to jak ściągałem ręcznie, to wiesz co robiłem? Kładłem na płask, najeżdżałem case'em sobie tutaj na te brzegi i ściągałem tak to młotem, to by się zesrał, nie? Co ty? Ja jak wymieniałem w tym ciągu, to kurwa nie mogłem zbić, to wreszcie wziąłem gestę i przystawiłem go przy ścianie do obory i drugim kurwa do popłeś, popłeś, no. Znaczy wiesz, przyłożyłem tu deskę i wiesz, turem, no to taka. Tak, to chuja. Także reklamujemy zięcia zakład tutaj w Sierakówku, rozumiesz? Blisko Kutna, jak coś, każdy może przyjechać, zmienić sobie, bo to będzie na YouTubie, zmienić sobie koło, szybciutko, bez męczenia się łyżkami. Jak się film okaże, to Tadziu Ci powie. Nie. Mój szwagier jest rozrzutowy. No film jest cały czas, filmy są wrzucane non stop. Tak, a co ty byś, myślał, jakbyśmy do tego 60-tki założyły taką aluminiową felgę? To by dopiero bryka była normalnie. Kupiłem nowe te wtedy opony i myślałem, że jak mi pierdykło, myślałem, że tutaj. Odpiął się siewnik ojcu i z tyłu co idą za kołami, te wiesz, te dzioby, to się wbiły na wylot. Prawie, jak na wylot. Myślałem, że tu, a tu nie spodziewałem się, wiesz, no lata, niestety, 16 lat, pomimo, że wiesz, protektor się nie zda, bo się nie jeździ tym, nie? No to tak jest, no. Wiesz, to swoje roki, ale mówię Ci, że teraz czym to wszystko, kurwa, nowsze, to jest gorsze. To jest fakt. No nie, Panie Grzesiu?
To jest fakt. Z drugiej strony was nakręcę, żeby tu było was widać. Jak się działa? O, tu jest lędka z wadą. Nie, no tą to jechałem już, no. Na kapciu zjechałem, bo nie bo mnie nie... Ale ta lędka waży, a weź tą nową. A, no to porównaj. No weź nową. Ja tu 2 lata. O, ma, patrz, ma nową, patrz. No. Mateusz ma nową, porównaj teraz. Zważ tą na ramię, weź drugie tą. No. I teraz widzowie będą widzieli, jaka jest różnica w wadze. Ja wiem, starej dętki, a nowej. Ja wiem, 2 lata temu tu Grzesia wymieniałem. Nie, nie? Tamto ledwo na plecy. Tu na kapciu to jechałem ileś czasu, Tomek widział ile. I patrz, nie podarłem nic prawie. Maszynkę wyciągło. O, to wystrzeliło wtedy, nie? To jest tylko to. A tak zobacz, jechałem na kapciu, ile się podarła? Nic. Ale to jest jeszcze komunistyczna dętka. Komunistyczna dętka? Na Allegro wystawię komunistyczna dętka na sprzedanie. A to od napędu, na przykład napędu. Potrzebny z ciurem, to mnie chuj, pojadę, kupię dętkę w tym dębem. Ja się sam się śmiał, że watę kupiłeś. Ja to ci powiem, że teraz to wiesz, nowa dętka dętką, ale to gdzie jest ta dziura, powiedziałem, że się sklei poksipolem, przygłaszczę. 300 zł. Ty, powiem ci szczerze, ja swoje te, co mają tu pęknięcia, spuszczam powietrze i się schodzę. No ale tam tak, ale tu tak samo, jak wiesz, przypaliłbyś, to wiesz. Zejdą się, bo... Są czego Polak nie potrafi? Wierznika jest tyle, co krzykowy. Ale nie pęknięta. Grzesiek, a co to wyważarka, co to jest? Doprostowania felek. No widzisz, czyli tutaj mamy doprostowania felek, tu mamy wyważarkę, tu mamy jakiś inny pierdalamento. A tu mamy basen z wodą do zanurzania się. Trzeba spojrzeć, jak założyć, żeby nie w drugą stronę. No tak, ale możesz tak, nie? To domu. Ja to mówię do przodu, nie do tyłu. A ja, czy to prawa, czy to lewa, i lewa. I wytaczamy. Grzeszeka tą można wyważyć. Jakbym szybko 60-ką jeździł. Ale nie było. Ono może bić, ale właścicielowi w dekiel, jakby pije. I patrz, kurwa, Grzesiek tu kiedyś świetnie. No nie? Życie się zmienia. Lepsza kurwa jak nasze. Na kombajnie założyłem teraz nową, właśnie też jest fajna, drugą co wymieni na kombajnie. To na kombajnie też? Też, no wystrzeliła, nie? Ale to huk był taki, że wszystkie kapy w gosnie wyleciały w powietrze, nie? Ty, ale kombajna... Idziemy na radniaku. Kombajnowska to ile? Z trójkę? No. Ja tam jestem skasowali. Na tych opłatach. Nie no, BKT dzisiaj rozmawialiśmy, BKT kupić za 700, bez matu, nie? Za 770 zł. Nowe BKT, nie? Da, u niego. No. I bez problemu mówi. I teraz kręcimy, jak to będzie wyglądało, tak? To też zarzucony temat. Zażygałka. Tak samo robimy, wiesz, tam też od kombajnu z tą drugą też tamtą zrzucę. Żeby obie były nowe, żeby miał ręce i nogi. Nawet jakbym chciał zmieniać na rekorda, czy coś kombinować, wtedy koła sobie przerzucę, wiesz, nowe i... Na kombajn masz 4 lata gwarancji, to masz 2, nie? 4 lata gwarancji to już jest sporo, nie? W tej 80 jak zakładam, to musiał przejechać do tego. Do krzyża i z powrotem, to dopiero wskoczyła i napierdzielił. No ale ręcznie zakładał, nie? A tu jak, jakby nie wskoczyła, to wiesz, to... Trzeba wyciągnąć to, co niepotrzebnie wpadło do środka. Weź to właśnie.